Boris, ten mecz kosztował was dużo zdrowia, więc tym bardziej szkoda, że wracacie bez punktów do Lubina. Tak, oczywiście ten mecz rozpoczęliśmy jak najgorzej mogliśmy. Przeciwnik prowadził 1-0 bardzo za szybko. No i ale w drugiej połowie stała się najlepsza rzecz, jaka mogła, że strzeliśmy bramkę właśnie kontaktową. I myślałem, i było widać na boisku, że to ten zespół złapał jakiś drugi dych, drugie życie i walczyliśmy o swoje szanse. Kolejne te przyszły, Papen tam mal jakieś główki i jakiś tam rikoszet, ale niestety nie udało się to wprowadzić do 2-1, żeby zrobić spokój w tej drużynie, ale niestety w końcówce pokazala się tam w moim zdaniu troszeczkę takie alibi bronienie. Tam wpuścili tego gościa lewonożnego do strzału, co nie może się w ogóle stać, bo ten zawodnik, my jesteśmy przygotowani, że on zrobi cały mecz tylko lewą nogą i właśnie lewą nogą nam strzelił bramki, czyli to jest niedokładność. Boris, czy Wigry was czymś zaskoczyły, czy takich rywali spodziewaliście się tutaj? Zaskoczyli. Myślę, że nie. Tylko zaskoczenie było ta bramka. To zawsze zepsuje wszystkie plany, co mieliśmy założone, ale tak walczyliśmy, jesteśmy na wyjeździe. Jest to długa droga domów. Dużo kibiców prišlo, čego šanuje ich, že takú podruž vžili 13 hodín, dlatego jest to ešte bardziej, to boli tá przegrana. Jesteśmy bardzo niezadowoleni. Pierwsza połowa to była połowa walki, mecz był dość wyrównany, straciliśmy szybko bramkę, ale nie poddawaliśmy się. W drugiej połowie całkowicie zdominowaliśmy to widowisko. No, mieliśmy wiele sytuacji, kilka fantastycznych interwencji bramkarza z Suwałk. No, możemy sobie tylko pluć w brodę, że ich nie wykorzystaliśmy i wracamy do domu z zerowym dobytkiem punktowym. Najlepsza okazja do rehabilitacji już w środę na własnym terenie. No teraz nie mamy już innej opcji, musimy wygrywać mecz za meczem, musimy pokazać kibicom i wszystkim, że naprawdę nam zależy, bo wkładamy w to 100% zaangażowania, troszeczkę nam brakuje szczęścia, dzisiaj też mogło to się potoczyć inaczej, gdyby sędzia przy faulu na 16 mecze podyktował czerwoną kartkę i mogliśmy wygrać tutaj spokojnie kilku bramkową przewagą. Warto grać dla takich kibiców, spodziewaliście się tego, że tylu fanów pojedzie z wami na drugi koniec Polski? Mieliśmy pewne sygnały, że fani przyjadą, a nie spodziewaliśmy się, że będzie ich aż tak dużo. Dziękuję im za to i przepraszamy z całego serca, bo naprawdę dzisiaj ich zawiedliśmy.